Natalia Kukulska wspomina Annę Janter w rocznicę jej śmierci, 43 minęły, odkąd nie powstał żaden nowy kadr, foto. Natalia Kukulska przez lata nie należała do gwiazd, które nadmiernie chwala się życiem prywatnym w mediach. W ostatnim czasie artystka zaczęła jednak coraz śmielej pokazywać dzieci i męża. Na początku roku w końcu zaprezentowała także twarz najmłodszej z trójki pociech, 6-letniej Laury. Na instagramowym profilu Natalii regularnie pojawiają się także fotografie przedstawiające jej znanych rodziców, Annę Jantar i Jarosława Kukulskiego. Najczęściej przy okazji ważnych dat. Zobacz też, Natalia Kukulska wspomina ojca w 11 rocznicę śmierci, tatulek, przystojniak, foto. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Jeżeli chodzi o mamę, wokalistka co roku upamiętnia w social mediach jej odejście. Nie inaczej było i tym razem 14 marca, równo 43 lata po śmierci Jantar w katastrofie lotniczej. Wokalistka wrzuciła do sieci archiwalne kadry, na których możemy oglądać młodą Annę Jantar. 43 lata minęły, odkąd nie powstał żaden nowy kadr. Te, co zostały, pomagają pamiętać i wspominać. Stykówki, którym widzicie, dostałam od pani Doroty, córki Tadeusza Kubiaka. Fotografa, który często umieszczał w swoich kadrach moją mamę, pisze im w najnowszym poście Kukulska. Dostałam więcej nowych, nieznanych ujęć i bardzo jestem za to wdzięczna. Obiecuję kiedyś się podzielić. To niesamowite, za tyle lat po śmierci cały czas możemy odkrywać ja, wasza i moja Annę Jantar. Dziękuję za wszystkie dowody pamięci, a wkrótce w tym temacie opowiem o pewnym graficznym projekcie, zapowiada na zakończenie. Pod wpisem piosenkarki pojawiło się sporo miłych komentarzy. Nie zabrakło i cieplych słów od znanych koleżanek. Wdzięczność, że się dzielisz, napisała Marzena Rogalska. Jedyna i niepowtarzalna, dodała Maria Debska.